wicemistrzowie świata w szafie Fana. Przed nami odcinek o reprezentacji Francji, a ja przed wyjęciem koszulki poproszę Was jeszcze o subiki z dzwonkami i łapki w górę. A przed nami ciekawostki. Przydomek trójkolorowi to oczywiście od trzech kolorów flagi Francji. Niebieskiego, białego i czerwonego. Francja jest jednym ze współzałożycieli zarówno FIFA, jak i UEFA, więc należą do tych organizacji od początku ich istnienia. Swój pierwszy mecz rozegrali 1 maja 1904 z Belgią. Remis 3-3. Ich pierwszy poważny sukces to trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 1958. A w ich ataku było w tamtym momencie dwóch zawodników z polskimi korzeniami: Raymond Kopa i Marian Wiśniewski. Choć nie byłoby tego bez Justa Fontaine'a i jego niedoścignionych 13 goli w jednym mundialu. Chwilę później w 1960 byli organizatorami pierwszych w historii piłkarskich mistrzostw Europy. Francuzi są dwukrotnymi mistrzami świata. Zwyciężyli u siebie w 1998 i w Rosji w 2018. Byli jedną z zaledwie czterech reprezentacji z Europy, które pojechały na pierwsze Mistrzostwa Świata do Urugwaju w 1930. Po wygraniu Ligi Narodów w 2021 są pierwszą reprezentacją w historii ze zwycięstwami we wszystkich turniejach organizowanych przez FIFA i UEFA. A teraz już koszulka reprezentacji Francji w szafie Fana. To naprawdę ładny model, choć kobiecy. Dokładnie to trykot przedmeczowy, treningowy. Biały z bardzo ciekawym, nieregularnym niebieskim wzorem, jak pacnięcia farbą czy piórka na całym materiale. Czerwone są tu logo producenta technicznego Nike i herb Federacji Piłkarskiej. Z boku pasek na rękawku są metki, a od środka czerwony pasek oraz informacja o tym modelu, dryfit i rozmiarze. A z tyłu nic dodatkowego, ale nadal ten fajny wzór. Dodatki będą w szafie Fana. Oczywiście w nowym odcinku z koszulką. Więc zostawiajcie subiki z dzwonkami, łapki w górę i oglądajcie.